Cóż ja mogę Państwu powiedzieć? Od 5 lat prawie jesteśmy gnębieni, byliśmy w zasadzie. Od 2 tygodni gnębienie się skończyło, bo ludzie dobrej woli, którzy nam chcieli pomóc, pomogli, ale 5 lat starych ludzi, 2, mnie i męża, 80-letnich, odcięto 5 lat, prawie nie mieliśmy wody. Ponad 2 lata nie mamy światła, nie mieliśmy światła. W domu prywatnym, który odzyskali właśnie dwaj bracia, stworzyli nam warunki takie, że nie było mowy, żeby tam mieszkać. Tylko i wyłącznie zimna woda i grzanie piecami, ale trzeba było zatkać komin, żeby piecem nie grzać. Wodę trzeba było wyłączyć, czyli wyobraźcie sobie Państwo, 4 lata, 2 starych ludzi noszących wodę na 2. piętro. Umyć się, ugotować, umyć cośkolwiek, uprać. Nie mogę tego normalnie przemyśleć. W każdym bądź razie, właściciel na klatce schodowej 2 lata temu odciął światło. Po interwencjach różnych wszystkich powiedział prosto i wyraźnie: nikt mi nic nie zrobi. Światło jest moje i ja światło sobie odciąłem. I nie pozwolę nikomu ruszyć kłódki. Wszystko pozamykane na kłódkę. Odcięte dojście do śmietnika, gdzie trzeba było chodzić po ludziach, gdzieś tam po domach, żeby nie można było śmieci wyrzucić. Nie można było ubrać, nie można było się umyć, nie można było mieszkać, bo na 2. piętro nie wolno było chodzić po klatce schodowej. Policja wprowadzała mnie do domu nieraz. Policja zna sprawę, bo mieszkaliśmy z komendą dzielnicową przez ścianę. Bardzo nam dużo pomogli. Wszyscy znali sprawę, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Jak można dać ludziom bezmyślnym, nie wiem jakim, dom, w którym wyrzucają ludzi na ulicę. Wynają sobie mieszkania wszystkie na biura. Nie wolno było chodzić, bo ja nie pracuję w biurze. Powyrzucał ludzi bardzo dużo. W zasadzie opróżnił, tam było 9 lokali mieszkalnych, opróżnił 5 lokali mieszkalnych. W jednym mieszkał jeden brat, drugi brat mieszkał poza tym domem i obaj bracia byli nieprzeciętnie okrutni. Co pół roku, co rok podnoszenie komornego, gdzie w 4 ścianach gołych trzeba było płacić w tej chwili prawie 900 zł komorne. Za co, pytam? Za co? 4 lata tułaliśmy się po ludziach, gdzie tylko było można. Trzeba było gdzieś coś ubrać, trzeba było płacić, trzeba było wody przynieść, bo nie mieliśmy siły. Mam męża cukrzyka, który jest po 2 ciężkich zawałach, którego trzeba było wymyć, wykąpać w 1,5 litra wody, w 2 litrach wody. A ja? Tak samo. Niestety życie było tragiczne dla nas. Ostatnie w tej chwili, no wszyscy znali, i Urząd Miasta, i Policja, i Sąd, i tak, i tak, i tak. Wszystko było nie tak jak potrzeba. Oni sobie normalnie z litery prawa robią nic. I jemu wolno, bo to jest jego. On potrafił wyrzucić po prostu na ulicę ludzi. Wynajął wszystkie mieszkania na biura. I biura też mu się nie podobały. Też potrafił wyrzucić. Też potrafili ludzie musieli wyjść. Jest to coś strasznego. Według mnie
Takim ludziom nie powinno przysługiwać nic. W tej chwili od 2 tygodni, no troszkę więcej jak 2,5 tygodnia, mieszkamy w nowym mieszkaniu, które przydzieliło nam państwo. Odpoczywamy, uczymy się życia od nowa, bo się uczyliśmy odkręcać wodę, odkręcać gaz, którego nie mieliśmy. Światło nam się pali, woda nam ciepła leci, można się wykąpać, jesteśmy cali szczęśliwi i zadowoleni. Niemniej jednak, to co przeżyliśmy przez około 5 lat, nie nadaje się w ogóle do opisania. Z tego powinien, nie wiem, no, Urząd Miasta, sąd, to powinno być karane całkowicie. To nie powinno mieć w ogóle miejsca. Tutaj pani mówiła o tym, że rozbili dom rozebrani. To jest coś potwornego. To się w ogóle nie powinno nawet zdarzyć. Państwo dba o ludzi nasze. Właśnie w ten sposób. Według mnie. Być może, że źle rozumuję, ale niestety ja jestem kobietą 80-letnią. W moim rozumie do głowy by mi nie przyszło, żeby wyzywać, kopać. Był moment, że przyszedł mi do mieszkania i powiedział, ty taka i inna, jak nie zapłacisz, jak mnie rąbną w szczękę, to dostałam zdrowo. Gdzie pani mieszkała? Nawet dostałam w szczękę. Draga Południe Grenadierów. Draga Południe Grenadierów. Proszę pani. Burmistrz Kucharski. Co mogę jeszcze powiedzieć? Chciałam tylko podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nam naprawdę, naprawdę pomogli. Życzę wszystkim państwu, żeby skończyło się tak jak u nas. Niemniej jednak 4,5, prawie 5 lat to zostało w nas. Straciliśmy wiarę w ludzi. 2 ciężko chorych ludzi.